STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. I to chyba też najniższy wymiar kary, bo dzisiaj Legia bez dwóch zdań była zdecydowanie lepszą zespołem. Zdecydowanie, no myślę, że bardzo dużo dzisiaj pozwoliliśmy Legii i tutaj byliśmy kompletnie bez argumentów tak naprawdę od pierwszej minuty do ostatniej, więc tak jak on powiedział, no tutaj w 100% się zgadzam, że zdecydowane zwycięstwo Legii. Ja miałem takie wrażenie, że już po pierwszej bramce jakby zeszło z Was ciśnienie, ale zeszła też z Was taka chęć do tego, żeby sprawić tutaj może sensację, pokusić się o lepszy wynik. No, dokładnie, no niestety jeszcze jeżeli chodzi o ten rok, nie strzeliśmy nad bramki, więc tutaj na pewno gdzieś ta pewność siebie jest zachwiana i jak przyjeżdża się na Legię i traci się dosyć szybko bramkę, tak jak my gdzieś tam po rykoszecie, to na pewno podcięło skrzydła i tutaj troszeczkę nas wybiło z rytmu, natomiast to też nie jest usprawiedliwienie, bo zostało jeszcze 80 minut grania, a my tak naprawdę po tej bramce wyglądało tak, jakbyśmy rzucili ręcznik i oczekiwali gdzieś tam na dalsze sytuacje z Legii. Nie wygrywacie, jeden remis tylko po wznowieniu rozgrywek. Coraz bliżej jesteście tego, żeby jednak zakończyć sezon w strefie spadkowej, a nie mistrzowskiej. To dla Was nowość. Tak, no ale spokojnie, jeszcze jest dużo spotkań, natomiast nie ulega wątpliwości to, że przez taką grową ósemkę będzie bardzo trudno. Myślę, że tutaj ciężki moment dla wszystkich w klubie, bo wiemy, że Jagiellonia ma w tym roku stulecie, więc tutaj myślę, że każdy gdzieś tam nie wyobraża sobie, żeby minimum tej ósemki zabrakło, ale tak jak mówię, no zacznijmy od małych rzeczy, bo jeszcze chyba jako jedyni strzeliliśmy bramki w tym roku, także terminarz jest dosyć mocny. Teraz mamy Lech u siebie w piątek, także tutaj tylko i wyłącznie razem gdzieś tam zjednoczeni możemy z tego wyjść i wierzę, że tak będzie. No właśnie, bo Lech, Krakowia też zdaje się później Lechia, jeżeli dobrze pamiętam, mocne drużyny z Czuba Tadeli. To jakie są przesłanki ku temu, żebyście wyszli z tego kryzysu? Ciężko trenować, no myślę, że jutro sobie omówimy to spotkanie. Nie zostaje nic innego jak wyjść na boisko i trenować. Tego wymagają nas kibice, którzy dzisiaj dali nam do zrozumienia, że są niezadowoleni z tej postawy, co jest zrozumiałe tak po takim meczu. Także wszystko w naszych nogach i gdzieś tam mimo wszystko całej sytuacji trzeba patrzeć pozytywnie do przodu i myśleć tylko i wyłącznie o trzech punktach w piątek. Tak. A z czego to wynika, twoim zdaniem, taka sytuacja? To no ta gra, to że właściwie to wyglądało z boku, jakbyś się troszkę poddali. Jest jakaś, nie wiem, jakoś byś to zanalizował. No Legia u siebie wiemy, jakim jest zespołem. Tak? Mają taką serię, że tak naprawdę ich pewność siebie tutaj na Wodzienkowskiej jest olbrzymia i po tej pierwszej bramce zdecydowanie na nas ruszyli. Od pierwszej minuty ruszyli, bo mieli już na początku spotkania dwie dobre okazje, także tutaj widać po prostu kolosalną różnicę w pewności siebie Legii, a Jagiellonii na ten moment. A to jest kwestia pewności siebie, czy właśnie indywidualnych, tak, bardziej jak też umiejętności, czy jakiegoś sposobu gry? Nie, no tak jak mówię, no Legia tutaj zdecydowanie od pierwszej minuty na nas ruszyła i tutaj widać było po prostu różnicę klas w tym meczu. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.